Wielkopolski Informator dla Rodziców Małych Dzieci to takie kompendium wiedzy dla rodzica od momentu, kiedy rejestrujemy dziecko w urzędzie, poprzez wszystkie możliwe pytania, rzeczy, które nas mogą zaniepokoić w tych pierwszych tygodniach, miesiącach życia dziecka. Informacje z jednej strony mocno praktyczne, czyli z wykorzystaniem informacji ekspertek, psycholożki, pediatry, położnej, fizjoterapeutki, które mówią o tym, jak opiekować się dzieckiem, jak wspierać dziecko w tych pierwszych dniach, a z drugiej strony też aspekt informacyjny, bo zdajemy sobie sprawę również z tego, znając jakby statystyki, znając diagnozę sytuacji w naszym województwie, że wiele dzieci rodzi się ze szczególnymi potrzebami. Dlatego również na tym pierwszym etapie chcemy wskazać tą ewentualną ścieżkę dla rodziców, których dzieci wymagają szczególnego wsparcia. Agnieszka Wolicka, dobry wieczór Państwu. Powstał poradnik. Poradnik dla rodziców, poradnik Pierwsze Kroki, Wielkopolski Informator dla Rodziców Małych Dzieci. O tym właśnie poradniku porozmawiamy z moimi gośćmi. A dziś nimi są marszałek Paulina Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Oraz dr Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie doktorze, wiem, że to nie jest jedyna inicjatywa Ośrodka Polityki Społecznej. Czym jeszcze się Państwo zajmują? Tak, jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu de facto realizujemy zadania samorządu województwa wielkopolskiego z obszaru polityki społecznej i w swojej codziennej działalności interesujemy się wieloma grupami odbiorców. Zresztą są oni zdiagnozowani w strategii rozwoju polityki społecznej, jeżeli chodzi o nasze województwo. Są tam osoby z ograniczoną sprawnością, osoby starsze, ale jest też rodzina i szereg naszych działań dotyczy właśnie kwestii związanych ze wsparciem wielkopolskich rodzin. I tak naprawdę te zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizuje od wielu, wielu lat. Ja przytoczę tylko kilka inicjatyw, które udało się zrealizować w ostatnim czasie, chociażby Wielkopolska Karta Rodzin, gdzie wspieramy rodziny wielodzietne w zniżkowych usługach na terenie samorządów lokalnych, gdzie te rodziny mieszkają, ale w ostatnim czasie chociażby tworzone w ramach jednego z naszych projektów lokalne kluby rodzinne, gdzie wspieramy również małe dzieci i ich rodziny, ich rodziców wsparciem terapeutycznym, psychologicznym, czyli staramy się oddziaływać de facto na potrzeby rodzin, potrzeby wielkopolskich rodzin i takim jednym z pomysłów i działaniem, które w ostatnim czasie podjęliśmy i wdrażamy, jest właśnie Pierwsze Kroki, czyli informator dla rodziców małych dzieci. Pani marszałek, słyszałam, że poradnik Pierwsze Kroki to pani inicjatywa. Skąd ten pomysł? No, wtedy, kiedy przed laty sama zostałam mamą, to marzyłam o takim miejscu, w którym znalazłabym wszystkie informacje. Takie bardzo praktyczne od tych pierwszych kroków rzeczywiście, jak zarejestrować, że w ogóle trzeba zarejestrować dziecko w urzędzie i jak to zrobić, poprzez takie rzeczy, które nurtują zawsze rodzice, czy sobie poradzę z opieką, co powinno mnie zaniepokoić, a co zrobić, kiedy dziecko ma katar, kaszel, albo co zrobić, jeżeli widzę jakieś symptomy, które mogłyby wzbudzić mój niepokój. I pomyśleliśmy sobie właśnie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, że warto byłoby dostarczyć Wielkopolankom, bo tu szczególnie mamom, ale ojcom również oczywiście, taki poradnik tych pierwszych kroków właśnie. Co jest najważniejsze na początku, na co zwracać uwagę. Język tego poradnika jest taki bardzo włączający, taki bardzo uwrażliwiony na to, żeby zwrócić uwagę w sposób nienachalny na pewne rzeczy, a jednocześnie dostarczyć konkretnej wiedzy, bardzo konkretnych rozwiązań. Mamy tutaj też odniesienia do stron internetowych, na których można znaleźć cały czas aktualne informacje. Mamy wyjaśnienie pewnego słownictwa, też kwestia choćby wykazu, jaki lekarz może się przydać i czym się zajmują poszczególne osoby w tym całym systemie ochrony zdrowia, które są wsparciem na początku tej naszej drogi rodzicielskiej. I czego możemy od nich oczekiwać, czego może oczekiwać mały pacjent będąc w szpitalu, czyli karta pacjenta dziecka. To rzeczywiście takie niezwykłe kompendium, a jednocześnie ono nie jest specjalnie obszerne, jeśli chodzi o swój wygląd, więc takie zachęcające do czytania, okraszone też ilustracjami czy zdjęciami.
takie bardzo ładne, przyjazne wydanie. I tak sobie pomyślałam, że te pierwsze momenty, w których kobieta znajduje się tuż po porodzie w szpitalu, to jest taki moment, kiedy ma troszkę czasu na to, żeby jednak jeszcze odpocząć przed wyjściem, pójściem do domu i samodzielną opieką, a z drugiej strony ma taką największą potrzebę, żeby sięgnąć po jakąś taką merytoryczną, skonsolidowaną wiedzę. No i stąd pomysł, żeby wtedy w jej ręce trafił właśnie taki poradnik, gdzie czekając między karmieniami na dzieciątko, które sobie śpi obok i odpoczywa, żeby mogła się już zapoznać i zobaczyć, a wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba, żeby zawsze wiedziała, czy też ojciec, żeby wiedział, że można sięgnąć do tego poradnika, gdzie znajdzie się po prostu wskazówki, co robić w danej sytuacji. Potrzeba takiego poradnika wydaje mi się tak oczywista, że dziwne, że powstał dopiero teraz. Gdzie będzie można go zdobyć, nabyć, dostać, przeczytać? Panie doktorze. Intencją naszą było to, żeby poradnik w wersji papierowej trafił oczywiście na oddziały porodowe w całym naszym województwie, czyli tam, gdzie ci rodzice się znajdują, szczególnie mamy w tych pierwszych dniach, i tam, żeby mogły z poradnika wersji papierowej skorzystać. Natomiast nie ograniczamy dostępu tylko do wersji papierowej. Również będzie można poradnik pobierać z naszej strony internetowej, ze strony Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Wydruk będzie w 15 tysiącach egzemplarzy. Wszystko oczywiście będzie sfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Ja nadmienię, że tak naprawdę w ciągu roku, na przykład w ciągu 2020 roku, mieliśmy ponad 35 tysięcy urodzeń na terenie Wielkopolski, więc myślę, że tą niszę, tą grupę tych rodziców, którzy spotykają się ze swoim pierwszym dzieciątkiem, będziemy mogli właśnie w tej formie papierowej bądź w formie elektronicznej zapewnić. Pani marszałek, od kiedy ten poradnik będzie dostępny? No i kolejne pytanie, czy jest plan, by go aktualizować? Ten poradnik jest już dostępny, więc tak dokładnie wygląda i też go mam przy sobie, chociaż ja to już bardziej się mogę spodziewać, że zostanę babcią, bo mam już dorosłe dzieci, ale oczywiście dedykujemy go wszystkim tym, którzy teraz spodziewają się dzieciątka, ponieważ Samorząd Województwa Wielkopolskiego też finansuje dla naszych mieszkańców procedurę in vitro, więc z ogromną przyjemnością też przekażemy w grudniu jeszcze pierwszemu naszemu urodzonemu z in vitro, znaczy rodzicom dziecka urodzonego. Także to jest już, natomiast oczywiście zakładamy takie aktualizacje. No na pewno wersję elektroniczną dużo łatwiej aktualizować niż wersję papierową, ale te edycje będą regularnie uzupełniane o te rzeczy, które będą tego wymagały, czyli w przypadku zmiany jakichś chociażby adresów, czy pojawienia się jakichś nowych, istotnych dla rodzica form wsparcia, czy jakichś elementów, o których warto wspomnieć, na pewno będziemy tutaj dokładać. Możecie Państwo zapoznać się z poradnikiem, tak jak wspomniał Pan doktor, poprzez również stronę w formie elektronicznej. Ja serdecznie zachęcam wszystkich rodziców, no i przede wszystkim przyszłych rodzicom, by zapoznali się z tym poradnikiem. Wydaje się to rzecz niezbędna. Moim i Państwa gościem była marszałek Paulina Stochniałek, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję Pani serdecznie za rozmowę. Oraz dr Grzegorz Grygiel, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Dziękuję Panu za przybliżenie tych wszystkich szczegółów dotyczących poradnika. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Państwu za rozmowę i zapraszam na dalszą część programu.